Witajcie, towarzysze. Ostatnia zima znośną była. Oczywiście standardowo 6 metrów śniegu, poza drogami, które są tutaj odśnieżane krazami i one robią robotę. W budynkach ciepło było, ale oczywiście standardowo na zewnątrz minus 44 czy tam minus 42, czyli po prostu zima na Syberii. A teraz weszliśmy w okres letni, mamy 20 stopni na plusie. Tak więc lecimy z wykorzystaniem tego krótkiego czasu, kiedy mamy dodatne temperatury. I tak jak powiedziałem, ciepłownia ta duża, rzeczywiście ona się tutaj sprawdza. Ta mała będzie do rozebrania, bo tutaj nie ma sensu. Ma za małą wydajność, 42 GJ, tutaj jest 5 razy tyle, bo jest 210, tak więc coś takiego. No oczywiście z modami to może być inaczej, jeżeli ktoś używa modów na tym biomie, no to musicie też uważać, jaką ma tutaj maksymalną produkcję na dzień. Tak więc z takimi małymi to tam raczej nie ma co tutaj się za to zabierać. W sumie wyburzymy sobie to, bo tak, nie ma sensu tutaj trzymać tego, tylko miejsce mi zajmuje, a tutaj można coś ciekawego zrobić. Dobra, co dzisiaj będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli dzisiaj połączyć się z Ameryką. Za chwilę to wam wytłumaczę, tylko zanim tam pójdziemy, zrobimy jeszcze kilka rzeczy, które powinienem tutaj mieć. Swego czasu tutaj postawiłem sobie szpital, ale szpital został skasowany z racji tego, że tutaj było w ogóle bardzo zimno, mroźnie było, tak więc nie było sensu nawet tutaj stawiać szpitala. Tak więc z powrotem wracamy do kwestii szpitala i on tutaj jaką będzie miał kubaturę? Sprawdźmy, tutaj to już jest w ogóle kosmos. O, ten jest. Małą klinikę można by zainstalować tutaj. W sumie wiecie co, wystarczy mi mała klinika, autentycznie. Tylko ile ma, na ile tutaj jest, to jest remiza? Jest jedna karetka? Dobra, wystarczy mi jedna karetka i to mi powinno wystarczyć, szczerze mówiąc. I możemy już tutaj nawet budować. Drogę sobie podciągniemy i zaczynamy tutaj budować. Troszeczkę dróg tutaj sobie poasfaltowałem. W sumie w lecie to będziemy kontynuować tutaj asfaltowanie na maksa, na ile się uda. Tutaj w sumie też należałoby ten kawałek wyasfaltować. Czy tutaj mamy strażaków? Tak, oni teraz już dochodzą. Strażacy już tutaj spokojnie dochodzą. W sumie, no może tak zostawimy. Ewentualnie zwykły asfalt bym tutaj postawił. Tak chyba zrobimy. Zwykły asfalt, a później ewentualnie szybko będzie można tutaj jeszcze ścieżkę dorzucić. Tak więc z tym lecimy też i to sobie bierzemy te. Tak więc to tutaj zrobiliśmy. Tak więc na razie w tej miejscowości to wystarczy. Tutaj zacząłem już z racji tego, że za chwilę będzie elektrownia odpalana. Być może jeszcze dzisiaj odpalimy. Może niekoniecznie na odcinku. Tak więc już zaczynam się przygotowywać do tego, bo ta linia, która tu jest, ona jest tylko prowizoryczna taka. Docelowo ma być inna linia, oczywiście odpowiedniej wydajności i tak dalej. Tak więc tutaj mamy już rozdzielnię wysokiego napięcia i za chwilę sobie pociągniemy odtąd, bo już w sumie można podczepić, tak? Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku tutaj po prostu tego betonu trzeba by... Ale teraz w lecie to po prostu ten beton będzie szybko tutaj dowożony. Zimową porą tak troszeczkę niekoniecznie chciałem tutaj robić, bo instalację robiłem i tutaj te bloki wykończyłem. To były takie bardziej większe priorytety. Bo wiedziałem, że tutaj sobie to ogarniemy latem. Tak więc zanim wybudujemy to, to już fajnie by było, żeby przeciągnąć druty na drugą stronę. Tak ordynarnie rzecz ujmując. Ale ja tutaj mam w planach jedną fajną rzecz. Linię tramwajową. W związku z tym już wybuduję sobie. Przynajmniej, no może nie wybuduję, ale sobie już tutaj rozplanuję, gdzie one będą. Gdzie ta linia będzie. Powiedzmy, ona będzie biegła, no powiedzmy tutaj. O, coś takiego. I ją sobie teraz tutaj zrobimy. I na razie nie będziemy jej budowali, tylko chodzi o to, że jak teraz będę ciągnął tą linię wysokiego napięcia, no to musi być ona już ponad. Niestety tej jeszcze nie mam dostępu, ale taka wystarczy mi. No i tak, czy tutaj uda się? Dobra, uda się. Czyli można sobie dociągnąć, spróbujmy tak, dobra. I teraz przeskoczyć na drugą stronę. No i tak jak gdyby równolegle do tej linii, która jest, ją pociągniemy. No bo inaczej nie może być. No i tutaj się podłączymy. Ok. Czyli to można już też budować i tym można już się zacząć, znaczy można się zająć budową tego. Ja już mniej więcej oczami wyobraźni widzę, jak to się będzie tutaj wyglądało. Jak tutaj będzie wyglądało, a będzie fajnie, mi się wydaje. To zostanie zniszczone, ta linia, dlatego już teraz taką równoległą budujemy. Dobra, czyli tutaj co chciałem załatwić, na razie takimi zadaniowo tak, tam gdzie wiem, gdzie można to zrobić, to już przygotowujemy się. Czyli ta linia jest zrobiona.
Tutaj za bardzo nie chcę budować, poza tym, że to było wstrzymane, to teraz można tutaj rozpocząć robotę. Aha, kopalnię mam własną już i znaczy w tym sensie, że mam już własny węgiel. Tylko, że on jeszcze tutaj nie jest wrzucany, no bo tutaj jeszcze torowiska będą. A poza tym, jeszcze mam tutaj, jeszcze mam tak zastrzeżenie, że niekoniecznie w tym miejscu będzie tutaj ten magazyn na węgiel stał. Jeszcze mam pewne obiecje, jeżeli chodzi o to. Teraz tak, mam tutaj pewien pomysł. Ten sprzęcik leci i wyląduje tutaj. Teraz zrobimy sobie coś takiego, że źródło węgla będzie tutaj. Tu będzie węgiel, ale na razie jeszcze taśm nie będę robił, bo tutaj stoi. Tylko żeby to zrobić, to sobie weźmiemy tak, przypiszemy coś takiego i stąd będziemy targali węgiel, czyli ładunek. Na razie jeszcze tam nie ma. Dobra, ale tutaj sobie weźmiemy i zaznaczymy, bo kiedyś tutaj były odpady, a teraz będzie węgiel. Gdzie jest węgiel? Węgiel, węgiel. Składuj tylko to. Dobra, czyli tutaj będzie węgiel. Czyli... No dobra, jeszcze nie ma, ale generalnie tak, ten ładunek... Gdzie to jest? Wyładunek? Dobra, to chcemy skasować. I to skasujemy, zaraz wam wytłumaczę, jaki mam pomysł. Dobra, to skasujemy. I dobra, niech sobie tutaj przyjedzie to, co ma przyjechać. Ona jedzie, ta ciężarówka, ona już jest taka dobita troszkę. A dobra, ona już pojechała. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o tą ciężarówkę, to mam plan taki. Żeby po prostu non-stop woziła węgiel, non-stop. I sobie weźmiemy tak, zaznaczamy stąd, ładuj węgiel, leci do tego miasta, tutaj, wyładuje się w tym oto miejscu, wyładuje węgiel po to, żeby pojechać tutaj i załadować sobie z powrotem, bo nie ma pustych przelotów, żwir, i ten żwir zawieziemy sobie tutaj. Ponieważ ja w taki sposób troszeczkę tutaj pracuję. Okej. Dobra, może... I z powrotem wraca, zabiera węgiel i leci tam. Dobra, okej. Coś takiego będzie. Dlaczego ja tak robię? Ponieważ zimową porą, jeżeli mam jeździć po żwir, jak coś buduję tutaj, to mam jechać gdzieś tam daleko po ten żwir, no to w lecie tutaj uzupełnią sobie tutaj ten skład na żwir i po prostu zimową porą to sobie... Znaczy letnią porą będę sobie uzupełniał. Węgiel muszę też tam dowieźć. W zimie, kiedy jest duże zapotrzebowanie na węgiel, musiałem trzema wywrotkami jeździć. Teraz po prostu nie ma takiego zapotrzebowania, tak więc tak to sobie wymyśliłem. I tak jak powiedziałem, nie ma pustych przelotów, tak więc tutaj żwir będziemy przywozili. Widzę, że asfalt tutaj bardzo szybko został położony. I w sumie wiecie co, tą ścielarkę i... No i ten sprzęcik też, ten walec tutaj wrzuciłem sobie, bo tutaj mam zamiar całą tą drogę wyasfaltować. Tak. Tak więc lecimy sobie z tym dalej. Szybko to było zrobione, aż się zdziwiłem, bo już mam inne plany w głowie jak gdyby, a tutaj proszę bardzo już ukończone. Tylko, że to jest wszystko lokalnie się odbywa, tak więc dlatego tak szybko jest, nie? Beton jest ten, znaczy asfalt jest pod ręką, bo tutaj, tak więc dlatego tak szybko jest to zrobione. Dobra, w każdym razie to się tutaj dzieje, my natomiast, zobaczcie jak tutaj sobie wyrównałem już teren, ponieważ rzecz, którą tutaj będę stawiał, no to już ona powinna być od dawna postawiona, no ale tak troszeczkę najpierw musiałem być pewien, że tutaj w zimie nie będzie katastrofy. Dobra, lecimy sobie z tym, a mianowicie tutaj będziemy tartak ustawiali chyba w tym miejscu albo w tym miejscu. Teraz pomyślimy sobie. Tak, ponieważ to już powinno być. W ogóle Syberia, no to jest mnóstwo tych drzew, tak więc dziwne jest, żeby... No, to wcześniej też sugerowaliście, żebym to się tym zajął, no ale to tak... No tak jak powiedziałem, no za bardzo na samym początku nie było jak, bo po prostu te... no tutaj nie wiedziałem jak to będzie, jak tutaj w ogóle, czy my przeżyjemy w tym mieście, nie? A więc tak, tego typu sytuacja była. Dobra, teraz tak, wykorzystam sobie tutaj, że też jest wjazd na to, żeby nie ciąć tego, tej drogi, bo później też tutaj asfalt położymy, no to sobie tak, postawimy to gdzieś w tym miejscu. Okej, dobra, i to sobie od razu podłączamy szybciutko. Podłączone i w sumie możemy to już rozpocząć budowę. Tak, lecimy ze wszystkimi, nawet z tamtymi biurami też mogą sobie tutaj spokojnie dojechać. I tak więc to jest to. Czyli to jest przedostatni element. Zacząłem od tartaku, tak? I teraz przejdziemy sobie w tą stronę. W sumie tu będą dwa składy.
taki skład mi tutaj wystarczy. I teraz tylko tak, żebyśmy się podłączyli. Dobra, to się podłączymy tutaj. Z tej i z tej strony będzie. Tylko żebyśmy... O, właśnie, fajnie by było, gdyby było coś takiego. Dobra, a spróbuj przekręcić. O, dobra, coś takiego może byśmy zrobili, żeby nie ciąć tego asfaltu. Bo później wiem, że będę musiał go tutaj sklejać. Dobra. Tutaj jest podłączenie, bo chodzi o to, żeby nic nie wozić za bardzo, nie? Dobra. Tak więc tutaj stawiamy. I teraz tak, łączymy. Tylko tak, to jest fabryczne łączenie. Tylko, że nie. Ja chcę tylko coś takiego. Nie żadnej krzyżówki, tylko coś takiego. No i to sobie odpalamy. Do tego sobie odpalamy. Dobra, to możemy wyrzucić. Tutaj się podłączamy i jest fajnie. I tu będzie tylko i wyłącznie drewno. Dobra, tak więc z tym na razie możemy sobie poczekać. Tego nie będziemy budowali, bo to jest w drugiej kolejności. Najpierw musimy wybudować to, nie? Dobra. I teraz podobną sytuację zrobię z tej strony. Otwarty skład w tym miejscu. Tak więc też nie będziemy cieli asfaltu. Połączenie jest. I to połączenie możemy już budować też. W sumie tak, to połączenie... No w sumie, no dobra, możemy budować, bo tu widzę tylko żwir, tak więc jak najbardziej. Dużo żwiru będziemy potrzebowali, ale co jak co. Żwiru akurat teraz mamy dużo, nie? Dobra, tutaj znowu i z tym lecimy sobie. Tutaj będą deski, tu będą kłody. Tak więc to sobie od razu podłączymy. I nie musimy budować, to w drugiej kolejności może być budowane. I jeszcze sobie, o, tutaj będzie rósł las. Tak więc zorganizujemy sobie wycinkę drzew. Znaczy, na tym biomie to jest w ogóle ciekawe, są tylko drzewa i glastek. Poszczególne biomy mają swoje drzewa i tutaj jeżeli chodzi o drzewa, no to możemy, o zobaczcie, to są w ogóle nieaktywne i tylko i wyłącznie świerki są tutaj aktywne, ale dobra. To nie jest jak gdyby istotne w tym momencie. Istotnym jest, żeby postawić sobie miejsce wycinki. W sumie można by... nie będę gdzieś tam daleko wyciągał. Zostawimy, postawimy go tutaj i też będzie ok, nie? Nie będziemy tutaj za bardzo kombinowali. Dobra, to coś trzeba tutaj równać. Zaraz zobaczymy. Troszeczkę trzeba będzie podrównać. Dobra, okej. To podłączymy sobie i od razu podłączymy w taki oto sposób. To od razu pyk i to się będzie budowało. Budujemy od razu te połączenia. I w sumie to też musimy od razu wybudować w pierwszej kolejności. Tak więc droga też. Dobra, tutaj tą drogę przetniemy. I to, tylko że tak, nie sprawdziłem, czy to będzie... Nie, no prąd powinien być. Tutaj prąd powinien być, bo przecież budowałem specjalnie na to, żeby był prąd. Dobra, tak więc to też lecimy już w pierwszej kolejności z tymi wszystkimi fabrykami. Niech to się dzieje. Czyli będę miał cały przemysł, który wytwarza deski. To już powinienem zrobić dawno temu, zresztą pisaliście w komentarzach. I to jak najbardziej ma sens. Przecież jesteśmy w Syberii, zobaczcie ile tych drzew jest dookoła, nie? To powinniśmy, na tym powinniśmy zarabiać. Na tym etapie nie wiem, czy będziemy zarabiali. Może nie w tym miejscu, może gdzie indziej też podobnie. Tutaj generalnie chodzi mi o materiał budowlany, bo tych deski, chociaż aż tak dużo nie używam, ale chodzi też o to, że ciężarówki, muszę zajmować ciężarówki, które zamiast ściągnąć mi, nie wiem, prefabrykaty i tak dalej, to oni ciągną deski. Tak więc to nie ma sensu. To jest właśnie ten czas, który muszę z... no te właśnie, o, właśnie coś takiego jedzie po deski zamiast po stal, którą naprawdę potrzebuję. Mnie to czasami wkurza, nie? No, ale tak jest. Dobra, widzę, że tutaj gdzieś jedziemy. No już nie powiedzcie mi, że coś tutaj wybudowaliście. Aha! Już tak szybko tą drogę? Jak oni szybko tą drogę ogarniają? No dobra, w takim układzie. Dobra, tutaj następny. Ale zobaczcie, jak szybko ten asfalt jest składziony. Tak jak mówiłem, jeżeli jest blisko i zobaczcie, tak jak właśnie niektórzy mówią, a te biomy to nic nie ma różnicy, no ho. To jest bardzo duża różnica. W okresie zimowym, jak taki długi, a jest zima, spróbujcie tutaj coś wybudować. Jak jest lato, to od razu wszystko się szybko buduje i tak dalej. Jeżeli ja mam tylko takie warunki dogodne do budowania przez 5 miesięcy, to jest naprawdę trudno. Naprawdę jest to trudno zrobić. I to jest potężna różnica między taką standardową rozgrywką, dlatego jak w poprzednim odcinku mówiłem, że nie będę przesadzał, jeżeli powiem, że aktualnie gram na najtrudniejszym poziomie, jaki kiedykolwiek grałem od początku. Czyli na tym biomie, na tej mapie i jeszcze dodatkowo w trybie realistycznym. Nigdy wcześniej nie miałem takiej tak mocno pod górkę. Dlatego jak tutaj zbankrutuję, no to się wcale nie zdziwię.
Wow, szpital już gotowy. To jest niesamowite, jak to teraz, jakie jest potężne teraz tempo tutaj pracy, nie? Rzeczywiście, to jest potężna różnica, jak to zimową porą się tutaj wszystko ślimaczy, a teraz szpital gotowy jest. Dobra, jeszcze jedna rzecz chciałbym tutaj wam pokazać, zanim pójdziemy, wytłumaczyć, o co chodzi. Zobaczcie, jakie tutaj mam, jaką mam sytuację, jeżeli chodzi o wydatki. Dobra, powiedzmy ten rok zaznaczymy sobie. Już 237 tysięcy na minusie jestem. I zdecydowana większość to jest oczywiście zakup materiałów. I tutaj królują paliwa. Paliwa 74 tysiące wydałem. Troszeczkę mniej na stal, ponieważ stal teraz już nie jest potrzebna mi do tego, żeby budować w sumie tą elektrownię, no bo tam już większość poszło, tylko beton. Tak więc zobaczcie, ile kosztuje paliwo. To więc mnóstwo. Ja tutaj, wiecie, mam dwie waluty. Mam oczywiście rubel, powiedzmy transferowy, to się kiedyś tak nazywało. Tak samo jak Polacy, w Polsce w PRL-u mieliśmy dolara własnego tam, takiego peweksowskiego. Tutaj w takich rozliczeniach, takich w demoludach był, no powiedzmy tam, dobra, nie wnikajmy tam w historię, bo to nikogo nie interesuje. No ale mamy drugą stronę, czyli mamy dolary. Tutaj tych rubli coraz mniej, a dolary cały czas są. Tak więc chciałbym, aby kupować paliwo to właśnie za dolary. W związku z tym idziemy szukać granicy dolarowej. I teraz tak. Tutaj właśnie będzie ciężko. Tutaj jest, dobra. Tutaj jest jakaś miejscowość. I tutaj stąd będziemy mogli sobie targać. Tak, tutaj są Amerykanie. Zgnity zachód tutaj jest, powiedzmy, tak? Więc stąd będziemy musieli, tutaj będziemy musieli ogarnąć sobie i w sumie będziemy transportowali paliwa właśnie i kupowali je za dolary, a nie za ruble. Tak więc zobaczcie, jaka jest długa droga. O, to będzie. O, jaki fajny tunel jest. Aha, to już wiem, zobaczcie, wychodząc, jak to fajnie jest zrobione na tej mapie. Wychodząc z tego tunelu jest od razu most i później jedziemy sobie, jedziemy. Wiem, że tutaj droga jest przerwana. O, właśnie, bo to sobie już sprawdzałem. Tak więc tutaj będziemy musieli taki łącznik sobie na sztukę zrobić. Komuś tutaj nie powiezło. No więc próbujemy. No, ciężko będzie połączyć to teraz. Dobra, połączyliśmy. Okej, czyli to jest połączone. Sprawdzamy. Ale jakie fajne tutaj droga jest, zobaczcie. No, widoczki są niezłe. Serpentyny są konkretne. Dobra, no i dojeżdżamy do tej miejscowości. Tą miejscowość już można połączyć. O, właśnie. Za górami jesteśmy my. No właśnie, tutaj. Tak więc już można by jakoś się tutaj połączyć. Chociaż nie, tędy trzeba będzie jechać. Tutaj jest droga. Dobra, może lepiej tak. Tutaj następna miejscowość. I tutaj jedziemy. Dobra, okej. I tutaj znowu tunel. I jesteśmy tutaj. No dobra. Tak więc z drugiej strony lecimy sobie tak, stąd. No w linii prostej to jest niedaleko. W linii prostej, no to no praktycznie jest tam, a my będziemy jechali tak przez góry gdzieś tam i tak dalej, nie? Tak więc zaczynamy. Właśnie, czy są jakieś amerykańskie sprzęty, które to ogarną? Bo ja nie jestem pewien, czy w ogóle będą coś takie. Dobra, tak więc no rozpoznanie walką robimy. Zajezdnie sobie zrobimy. Tutaj, nie, to zwykła zajezdnia. Taka darmowa. W tym miejscu. Teraz idziemy na stronę dolarów. Nie wiem, czy jest cysterna. Jest cysterna, dobra. Fajnie. To możemy naprawdę dużo pieniędzy wydać na taką potężną amerykańską cysternę. Dużo pieniędzy wydamy. Dobra, tutaj nie musi być wysoka prędkość maksymalna, chociaż one mają tutaj dosyć wysokie. Widzę tutaj 90 km na godzinę, ale tutaj ile one wezmą, bo na raz po prostu będziemy jechali, tak? Tak więc coś takiego. Jakie fajne są. A ta? Tutaj bierzemy 16 paliwa, a tutaj bierzemy 17. Cenowo jest 3000 różnicy. Dobra, ale też moc, bo po tych górach trzeba będzie jeździć. I teraz tak, tutaj jest... Ten jest słabszy. Nie, to weźmiemy sobie, kupimy coś, taką bestię amerykańską. Dobra, pierwsza amerykańska bestia kupiona. I teraz będziemy musieli postawić... Na drodze będziemy musieli kilka stacji benzynowych postawić, autentycznie. Tak więc pierwszą stację benzynową tutaj na wejściu od razu. Dobra, nie wiem, ile tych stacji darmowych benzynowych jeszcze mi zostało. Nie, no całkiem nieźle, bo 12 sztuk mi tutaj zostało. Tak więc zaczniemy sobie je tutaj powoli uzupełniać. Aha, w sumie to można by zrobić coś takiego. Na dwie. Dobra, już wiem.
To sobie zrobimy tak. Tutaj jest jedna. Ponieważ jak będzie ta ciężarówka jechała, no to ona będzie musiała w pewnym momencie też zatankować, wyobraźcie sobie, żeby nie było takiej sytuacji, że zatrzyma się gdzieś w połowie drogi. I teraz tak, powiedzmy, że można by to tutaj spróbować wrzucić. No powiedzmy, że tutaj. I teraz sobie tak, następną ciężarówkę, która nie musi być już taka duża, to sobie kupimy, dobra, tutaj, ale tą mniejszą, bo widziałem tam, też w dolarach i w ogóle jakieś tutaj fajne sprzęty. Można by niektóre sprzęty przetargać, przemycić tam do naszego systemu, bo naprawdę tutaj niektóre jest wóz strażacki. Łooo, panie. Znaczy generalnie te do przewozu ropy, to by mi się przydały. Teraz jest dużo pododawanych. Kiedyś w grze nie było tych amerykańskich sprzętów w ogóle, a więc to było trochę taka bieda. Dobra, nieważne, bo się tutaj skupiliśmy na rzeczy, która jest mniej istotna. Dobra, weźmiemy sobie ten, zakupimy sprzęcik i tutaj sobie zrobimy centrum dystrybucyjne. Tylko nie wiem, ile mi zostało. Ojej, ostatnie centrum dystrybucyjne mi zostało, bezpłatne. Dobra, ale musimy zrobić. Dobra, i lecimy z tym. Dobra, tego cwaniaka wrzucamy sobie. A nie, tego sobie wrzucamy tutaj. Dobra, niech to przejedzie, przyspieszymy. Okej, no i teraz tak. Tutaj, stąd weźmiemy sobie paliwko. A nie, to nie wyładunek, tylko załadunek, paliwko. I lecimy tak, wyładuj tutaj. Pierwszy, nie musi być dużo. 30%. A to w sumie na raz to mi wystarczy. Tak naprawdę, 30% tylko wystarczy, dobra. W sumie to mogłem w tej miejscowości to zrobić nawet. No dobra, już tam postawiłem. I teraz tak, gdzie jest następna stacja benzynowa? Tutaj jest wyładunek i w sumie... Dobra, on już chyba ruszył, tak? Zaraz zobaczymy. Tak, już jedzie. Tak więc elegancko. Ten się zatankuje i ta będzie za chwilę leciała, dobra. Okej. Okay. Czyli jakby to teraz wziąć, jakby to obmyśleć. Ciekawe, czy na jednym tankowaniu dojedzie. Zastanawiam się. Ile ty w ogóle bierzesz? Tak więc teraz ta będzie sobie stała. Dobra, bo ta leci już tutaj uzupełnić. Po drodze. Zresztą zaraz zobaczymy. W sumie wypadałoby, żeby sobie zaobserwować, ile tutaj ty paliwa zużyje. Bo może nie ma sensu aż stawiać. Chociaż nie, to amerykańskie, to palą porządnie. Zobaczcie, ale jaki zbiornik ma też duży, co nie? Ponad 1000 litrów, to całkiem nieźle. Ciekawe, to będzie chyba najdroższe paliwo, jakie będzie możliwe, ale w sumie, no co? Nie ma 1060 litrów. Chyba podejrzewam, że takie same zbiorniki są. I czy dojedziemy? Zastanawiam się. Dojedzie, mi się wydaje, że na tym jednym zbiorniku dojedzie... Mi się wydaje, że oni dojadą aż dotąd. Do tej stacji benzynowej. W sumie to można by tutaj uzupełnić i tutaj uzupełnić. O, to jest ten duży plus. Dobra. Czyli weźmiemy sobie tą stację benzynową. Nie, tu akurat nie ma. To jest ta. Można by wybudować też. Akurat ta jest pełna, nie? 17 tysięcy. 17 ton. Dobra, wybudujemy sobie, ale to za jakiś czas. No w każdym razie zrobimy coś takiego, żeby już odpalić to. Tak więc sobie tylko te punkty przypiszemy. Mi się wydawało, że ja będę musiał tutaj naprawdę tych stacji benzynowych poustawiać, że zanim dojedzie do punktu, to wiecie, to będzie musiał z 5 razy zatankować, nie? I będzie 17 ton wiozła, a w jedną stronę 5 ton spali, nie? No to by było dosyć ciekawe. Ale nie będzie aż takiej tragedii. Dobra, tutaj się wyładowujmy. Dobra. Tutaj się też wyładowujmy. Tu jest w ogóle pusto, tak więc fajnie. Weźmiemy troszeczkę więcej. I tutaj biuro budowy też więcej. Tak więc jest to. Coś jeszcze? Aha, to też, bo tu w ogóle nic nie było. A więc też lecimy z tym. Ja, a później wybuduję tutaj zbiornik, tylko że chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i dobra, tutaj z tym to może nie. Najlepiej było wybudować zbiornik, bo wtedy... jak będzie tutaj jechał z połową beczki, to żeby nie było coś takiego, że będzie wiózł jedną tonę, a 3 tony spali. Bo może być taka sytuacja. Szczerze mówiąc, to zbiornik na paliwo, zresztą zaraz zobaczymy sobie. Dlatego już tutaj prąd będę za chwilę też ciągnął do tej miejscowości.
tutaj do tej miejscowości, a ona ma odnogę do miejscowości, gdzie będą kiwony stały. No, no już wiecie. Jak będzie już elektrownia własna, no to to już będzie fajnie. A co istotne jest to, że tutaj pieniądze będziemy wydawali już dolary, tak więc tutaj mniej pieniędzy pójdzie ze strony rublowej, nie? Tak więc taki jest mój plan. Można nawet, jeżeli tą drogą, bo widziałem, te ciężarówki są naprawdę potężne, na przykład stal ściągać. To też. No bo ja widziałem, tam są potężne te ciężarówki. Tak więc ze strony amerykańskiej. Bo stal, mi tutaj jeszcze naprawdę dużo stali będzie potrzebne. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy, nie chcę teraz marnować czasu i obserwować, jak będzie ta ciężarówka jechała. Chociaż w sumie wróćmy do tego. Muszę powiedzieć, że ona tutaj naprawdę nieźle pociska. Cały czas 6 dych. Ma taką dużą moc, że pod te górki to podjeżdża i już połowę drogi prawie zrobił. Tak więc, ile tutaj spalił? Nie, to niepotrzebnie nawet robiłem te stacje benzynowe tutaj w międzyczasie tak zwanym. Niepotrzebnie. Bo spokojnie na jednym zbiorniku dojedzie, tak, do moich miejscowości. No ale dobra. Nie byłem do końca pewien, bo mi się wydawało, że to naprawdę duża będzie, no naprawdę duży dystans. Zobaczcie, ile w zbiorniku za tyle nie, to są za ruble, a tutaj za tyle dolarów wiezie, 17 ton paliwa. No i w sumie spoko, zimową porą to on będzie się tutaj wlókł, jak nie mam, ale teraz w lecie może tutaj dociągnąć. Oczywiście za chwilę tamte punkty będę chciał wyłączyć i nie będziemy tam już sowieckiej benzyny dowozić, tylko i wyłącznie amerykańską. Sporą panikę wywoła u mnie ten amerykański samochód. Myśleli, że tutaj już zaatakowali Amerykanie. Ale w sumie to jest dobry pomysł, żeby kupować też tą przebrzydłą amerykańską technologię w taki sposób. Bo rzeczywiście tamte pojazdy mają naprawdę wydajność. To prawda, to jest prawda. Dobra, teraz tak, co tutaj brakuje? Desek nam brakuje. A te deski są tutaj akurat przywiezione. Za chwilę będziemy je własne produkowali. Teraz tak, co tutaj jest? No, tutaj cegły. No więc zobaczcie, jak to szybko się buduje teraz. W tym momencie to jest fajnie zrobione. I z racji tego, że my sobie dołączyliśmy, to ja teraz będę mógł amerykańskie sprzęty od razu kupować, bo tam ten kawałek, który nie był połączony, wystarczy połączyć i wtedy możecie dowolny amerykański sprzęt kupować. Tylko trzeba pamiętać, że tam ten kawałeczek jest niepołączony, w związku z tym tak normalnie nie będziecie mogli kupować w trybie tym realistycznym. Ale teraz ta droga jest tam połączona, tak więc elegancko. Dobra, wracamy tutaj, bo proszę bardzo, tutaj już ten asfalt szybko został połączony. I teraz tak, chciałbym tu jeszcze ten asfalt połączyć. Tak więc lecimy sobie i to musimy usunąć. I tutaj drogę taką tymczasową strzelimy sobie. Mam nadzieję, że... Ach, znowu pocięta jest ta droga, dobra. Ale tutaj wejdziemy jakoś? Uda mi się? Dobra, weszliśmy. No to lecimy dalej z tym asfaltem. Teoretycznie źle, że ten asfalt tutaj układam, bo lepiej, żeby było zimą tutaj ustawiać ten asfalt, ponieważ jest blisko źródła i nie trzeba daleko wozić. Ale dobra, jak już jest tak, to zrobione, to już... To niech tak będzie. Dobra, tylko jeszcze tak, drogę tutaj przypiszemy. Znaczy, nie drogę, tylko... Właśnie... biura budowy i jest w tym momencie już fajnie. Kątem oka zauważyłem, że tutaj już fajnie jest podpięte to. Tak więc idziemy, zobaczymy, jak wygląda postęp przy budowie elektrowni. Wow! No, podejrzewam, że może być zimowy rozruch, bo już jest 24 lipca. O, 22 lipca. Dobra, nie, 24 lipca. Kto pamięta, że 22 lipca było święto jakieś kiedyś w PRL-u? Nawet Ewedel się nazywał 22 spółdzielnia imienia. No dobra, nieważne, jakoś chyba tak się to nazywało, bo nie chcę kłamać, ale tak mi się wydaje, że coś takiego było. A więc w każdym razie, no, jest tutaj spora szansa złapania szympansa i ogarnięcia tego w terminie. No więc wiecie co? Dobra, na razie tutaj nie będziemy wydawali. Pójdziemy sobie sprawdzić, jak wygląda to osiedle, jak pięknie zaczyna wyglądać te komunistyczne osiedle i sprawdźmy, czy już technologię będziemy mieli. Już niedługo wreszcie będziemy mieli produkcję stali. To jest bardzo istotne, bo w następnym roku potrzebuję już stali, autentycznie. Dużo wydaje na stal, bez stali, no nie ma. Nie ma jak. Tutaj widzę, że można by już rozpocząć budowę tej kopalni. Dlaczegożby nie?
W sumie tak, tylko że no, teraz jeszcze beton to jest pierwszy. Tutaj dużo betonu będzie szło. Dobra, to sobie na razie poczekamy, bo w tym momencie ciągniemy na maksa z tutaj z elektrownią, ale to jest też dobry moment. Ile tutaj, jaka wydajność? 30, nie ma tego napisanego, ale 30 chyba 4% tutaj jest. Nie jest tak dobra jak tutaj u góry, no ale tutaj będzie łatwiej chyba ogarnąć ludzi i tak dalej. No więc całkiem fajnie. Wybudowany jest tutaj familok. Następny można by tu wybudować przy tym rogu. Tak, i zrobimy, i chyba taki sam wybudujemy. On jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że teraz będę mógł podłączyć, bo nieraz lekko przesuniesz i dobra, jest ok. Tak więc tutaj będzie można też, chociaż ja wiem, na ten moment to nie będziemy budowali, bo co jak co, no tutaj jeszcze nie ma pełnego zasiedlenia, więc, a tutaj trzeba by beton wozić. Nie, to już sobie zdecydowaliśmy, jest lokalizacja tutaj ogarnięta, natomiast na razie jeszcze nie będziemy budowali. Zaraz zobaczymy, czy tu nie będą rozbiórki. No właśnie, tak więc stąd ludzi przeniesiemy do tego budynku i tutaj już rozbiórki lecą. Nie ma co się zastanawiać. Ten budynek nie miał tutaj ten szans zostać. Te zostaną. Tutaj koło kościoła niech będą. Ten też w sumie fajnie się wkomponował. Te też niech sobie tutaj stoją. Tutaj jest. I te familoki też niech sobie tutaj stoją. I tutaj też jest ok. Nic nie będziemy tutaj zmieniać. Jak tutaj już wygląda? No to już naprawdę jest fajne już. Całkiem nieźle to wygląda, co nie? Tutaj ten falowiec, taki gdański. No, 81, 245. Całkiem fajnie. Gdzieś przystanek musimy, tak oni do przystanku. Czyli takie ulice trzeba będzie robić, żeby szybciej się przenosili. I z tego przystanku będziemy ich też wywozili. Już niedługo uruchomimy tak, żeby sobie jeździły między jednym punktem a drugim, bo tutaj widzicie, na przykład ktoś chce iść do kościoła, no to nie pójdzie. A tak to sobie puścimy autobus i będzie jeździł tak między tym przystankiem a tym. Zawsze robię przystanki koło kościołów. Bo wiadomo, to niby komunizm, ale bez kościołów tutaj ciężko jest. Autentycznie. Dlatego też ja lubię rozpocząć sobie rozgrywkę, jak są miejscowości. Bo wtedy mamy kościoły, nie? A jak odpalimy bez, no to nie mamy kościołów. Chyba, że zaczynamy sobie tam z modów dorzucać, albo tą opcję cheatowania tam włączymy i wtedy mamy te budynki. Następny kawałek asfaltu tutaj sobie pociągniemy. I będzie już tutaj prawie cała droga ukończona. Tutaj ta krzyżówka. W sumie ten kawałeczek można by za chwilę tutaj zrobić i w sumie będzie naprawdę ciekawie tutaj zrobić. Dobra, chociaż nie będziemy tutaj dźwigów za bardzo teraz wykorzystywali, bo tutaj są inne roboty. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Zobaczcie, jak wyglądają pięknie tutaj te pługi, nie? Nowiutkie, tak, wyremontowane i tak dalej. No właśnie, z racji tego, że tutaj są blisko garaży i one są mogą być remontowane. Natomiast ja mam jeden... No, mam jedno miejsce przez Boga zapomniane i tutaj, gdzie te... O, one, zobaczcie, jak one wyglądają, te pługi. No, są niesamowicie podobijane. A ja chcę je tutaj naprawić, tylko że tutaj nikt nie dojedzie. Tak więc taki mam pomysł, żeby je po prostu przenieść na okres lata właśnie w to miejsce. Albo nawet zamienić, że te, które są tu wyremontowane, wysłać tam. A te, które są takie podobijane, ściągnąć je po prostu tutaj, nie? No i sobie jedziemy z tym. Miejsce wycinki drzew już jest wybudowane. Teraz tutaj w sumie, no można by sobie tak dolarowego jakiegoś ściągnąć. Zaraz zobaczycie. Nie ma sensu. Ale, no nie przesadzajmy. Zobaczymy jak tu... Nie. Otwarta skrzynia. Chociaż, no w sumie fajny by był, co nie? Ale nie... Niestety, to zgniły socjalizm ten jakiś... O panie, co ja powiedziałem, nie? Dobra, zaraz mi gdzieś tam doniesiecie i... Dobra, jeżeli w następnym odcinku już nie będzie następnego odcinka, to wiecie, co się stało, nie? Nie, no oczywiście wytnę to. Chyba, że nie. Dobra, wiecie co? Wystarczy chyba nie taki duży ten pojazd mi wystarczy. Tak mi się wydaje, że coś takiego sobie wrzucimy tutaj. Niech sobie tutaj dojedzie. Tak jak powiedziałem, tutaj musimy ogarnąć jakiś autobus, tylko że za dużo chyba ludzi tutaj chciałbym wywalić. Tak więc nie. Weźmiemy tak 20% albo 30%, a resztę, o właśnie, leci sobie i będzie wyładowywane w zakładzie przeróbki. Czyli tak jak standardowo jeździł zawsze tam, to teraz sobie jeszcze wpadnie, jednego chłopa tutaj z pilarką wyrzuci
i on idzie rezać. Tak więc tutaj jest ktoś? A, trzy osoby nawet, no to fajnie. No i w tym momencie już widzicie, mamy 21 ton, tak więc fajnie. A 2700, no jest dosyć dużo tego lasu dookoła, tak więc można wycinać. Później będziemy sadzili, tylko nie wiem właśnie jak tutaj będzie, czy to będzie szybko, będzie rósł ten las, czy też nie. Bo jeżeli nie, no to przeniesiemy się powiedzmy tutaj. Wybudujemy sobie i będziemy wozili, nie? Tutaj to na pewno, zobaczcie, lasów będzie dużo. Świetnie, Politechnika wreszcie skończyła pracę, zatrzymamy sobie czas. W sumie już zatrzymałem, już wcześniej, bo mówię, o, trzeba będzie tutaj trochę posiedzieć i pomyśleć. Tak więc tak, zyskaliśmy budynek, którym, dzięki któremu, tak, jest huta stali i wiemy, ile potrzebujemy. 241 ton stali, żeby w ogóle wybudować. To będzie naprawdę bardzo drogi budynek. Tak więc cegły, no żwir to nie liczę, bo mam swój beton, ta samo asfalt, deski też. Ale no same postawienie, za same stal, za samą stal zapłacimy naprawdę bardzo dużo. A to jeszcze, no dobra, w każdym razie mamy tutaj już to otworzone, taką możliwość. Tutaj następne 200 ton stali w tym przypadku, bo musimy zakład przeróbki rudy. Czyli no powiedzmy, że 500 ton stali trzeba, no bo tu jeszcze 74 tony. No to nieźle, ile to będzie nas kosztowało? Na pewno sporo. Postawienie tego będzie nas kosztowało jakieś 150 tysięcy za samą stal. Ile mam, ile mi zostało kasy? Trzeba się śpieszyć, naprawdę. Autentycznie, trzeba się śpieszyć, trzeba oszczędzać. No to już teraz jesienią już sobie tutaj zaprojektujemy, jak to będzie wszystko. To już w następnym odcinku pewnie pokażę wam, bo to będę troszeczkę musiał tutaj trochę pomyśleć. Nie chcę tego na odcinku siedzieć tutaj i marnować czasu waszego i rozkminiania i podchodzenia 5 razy albo 6 razy do tego tematu. Tak więc z tym sobie jeszcze poczekamy, ale to już jeszcze przed zimą zaczniemy budować to autentycznie. Jak tutaj to skończymy, a tutaj, dobra, okej. No jak skończymy też, to na prądzie zaczniemy zarabiać. Mógłbym zarabiać na węglu, ale na węglu no to statkami się zarabia albo pociągami, bo ciężarówką to nie ma sensu jeździć. No dobra, tak więc jeżeli mamy to, no to następną technologię będziemy musieli ogarnąć. Wykładowców jest teraz mnóstwo tutaj, bo nikt nie siedzi i... No w sumie można by tak troszeczkę pocisnąć. Aha, paliwa. A idź, już zaznaczyłem właśnie, nie doczytałeś tutaj Antona już. I w sumie można by te paliwa zrobić. Można by zrobić, rzeczywiście. Bo dlaczegożby nie? Tutaj boksyty to sobie odpuścimy. Aha, no i przetwarzanie odpadów, bo zaraz utoniemy. Wszystko jest tutaj potrzebne, autentycznie. O, elektrownia gazowa, fajnie by było, no. No, to by było fajnie też. Tą mapę trzeba by tutaj ogarnąć, nie? W ogóle masy bitumiczne, no, potrzebne są. Ale najpierw pójdziemy tutaj. Zresztą sobie sprawdzimy, jak to wygląda, paliwa kopalne. I mogę kiwony robić, natomiast rafinerię niestety nie mogę, muszę projekt rafinerii. Wymagane badanie, to są paliwa, a projekt rafinerii to jeszcze bardziej zaawansowany. Musimy wejść w drzewko i teraz ogarnąć, jak to będzie wyglądało. Czyli tutaj to mam zmęczenie materiałów, 1100, ile to 2100, dlatego tak długo się męczyliśmy z tym. To naprawdę jest kluczowy jednak projekt i tutaj dużo czasu trzeba nad tym spędzić. No dobra, ale ten kluczowy projekt jest za nami. Teraz tak, popatrzmy sobie... Tak, nie będziemy mogli teraz sadzić, bo jeszcze musimy naukę o lasach ogarnąć. Ale nauka o lasach szybko, bo to jest tylko 500 roboczogodzin. Tak, projekt rafinerii, czyli musimy zrobić paliwa i musimy zrobić masy bitumiczne. Łącznie to będzie 2600, czyli 2 dni będę potrzebował na to. I w sumie chyba w tym kierunku od razu pójdziemy. Bo jeżeli prąd pociągniemy, to w sumie tam są już miejscowości, gdzie są. Można węgiel ewentualnie dowieść im tam, w większej ilości, tak więc spoko, można by to jakoś ogarnąć. Tak, a kiwony nie są, wybudowanie kiwonu nie jest jakieś tam bardzo kosztowne, tylko że już to trzeba wcześniej budować, nie? Tak więc, dobra, idziemy jednak w tą technologię, bo to będzie tak, 1300, 1300 i jeszcze tutaj 2000. Czyli, bo pójdziemy w tym kierunku, autentycznie. Tak więc, zacznijmy od tego. Tak więc sobie wybieramy to i lecimy z tym. Tak więc pamiętajcie, że na tej mapie tutaj jest ten amerykański łącznik. Bez niego, no to troszeczkę może być słabo zakupować, ale tu wystarczy sobie podłączyć to i możecie też amerykańskie sprzęty kupować.
Więc to jest ten duży plus, bo tutaj można się połączyć. No i paliwo można też wozić takimi potężnymi cysternami. One sobie tutaj stoją. Ja za chwilę po prostu poprzypisuję większą ilość stacji benzynowej. Albo, tak jak powiedziałem, wybuduję po prostu zbiornik na paliwa i tam będziemy stąd wozili. Tak będzie. Tak zrobimy to. Ale to już jak i w jakim miejscu i gdzie to będzie, no to już wam pokażę w następnym odcinku. Bo widzę, że już jest sierpień, trzeba się przygotowywać na ciężkie warunki zimowe. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Anton.